uważam się za człowieka wyróżnionego przez los, że mogę tutaj dla tego pałacu, przez ten pałac pracować i wynieść go do, w jak najszerszy horyzont i czasowy, i przestrzenny, żeby można było mówić o tym pięknie Pałacu Lubosztońskiego, Pałacu Willi Paladiańskiej, aby mówić o tym, że jest to nasze cacko architektoniczne, że jest to najczystszy klasycyzm. I każdego dnia, kiedy się przychodzi tutaj do pracy, to właściwie można się pokłonić tutaj temu miejscu, bo i okalający park jest to oczywiście 40-hektarowy park stylu angielskiego. Jakkolwiek przez los troszeczkę uderzony, bo w 17 roku połowa tego parku uległa wielkiemu huraganowi, który tutaj przeszedł, ale dzisiaj właściwie możemy się też czuć, ja wraz ze swoim zespołem, możemy się czuć jako jak gdyby kolejne pokolenie, które właściwie wnosi coś nowego, bo odradzamy ten park, odrestaurowujemy cały pałac, no i to piękne hasło, Sibi amicit et posteris, sobie przyjaciołom i potomnym. W 1800 roku został ten pałac po 5 latach budowy oddawany już właściwie do użytku. No i piękne zawołanie rodu, semper recte, zawsze prawo, zawsze godnie, zawsze prosto. Więc są to rzeczy, których nigdy nie możemy zapomnieć i bardzo byśmy chcieli, aby świat się o tym dowiedział, że rzeczywiście mamy coś tak pięknego. Takim najambitniejszym, myślę, w naszych planach jest walka, bo to się po prostu odbywa walka o nazwanie tego pałacu pomnikiem historii. I właściwie wiele prac wykonano już, aby to się spełniło. To prezydent nadaje akurat ten tytuł zabytkom. Udowodniliśmy właśnie w tych wszystkich pracach, że jest to bardzo godne miejsce dla takiego tytułu. I ja myślę, że to byłaby dla mnie piękne zwieńczenie tej mojej tutaj ponad 20-letniej pracy, że wyprowadzę ten Pałac Lubosoń jako pomnik historii. I wtedy ze spokojem mogę włożyć laczki i odpoczywać na emeryturze.